Ależ tu jest kurczę ładnie. Testuję teraz na wietrze, jak ten dźwięk się sprawuje, bo dosyć mocno wieje. Mam nadzieję, że jest w miarę ok. Nie wiem, czy my damy radę polatać. Jak myślisz? No trzeba spróbować. Mavic'iem R może. Tutaj go ma. Fantastycznie, jest cudownie, nie? Usypali go w 59 roku. Ogólnopolski zlot kręgów pracy ZHP. Kilometr od pól grunwaldzkich. Idziemy z buta, jak go nie liczy, albo powiedziała jedynie. No i tu jest jedno z fajniejszych miejsc, miejsce mocy. Jesteśmy teraz przy muzeum. Fantastyczne klimaty. Bardzo mi się to podoba. Tak styl surowy, a skandynawski. Powoli kończy, ale bardzo długo mu idzie. Tym razem wyjątkowo. Chyba z 3 minuty robi to droni. Nie wiem dlaczego tak długo. Robimy teraz na koniec jeszcze droni w tej sesji, ale Mavic jest tak głośny, że naprawdę aż wstyd nam tutaj latać, bo ludziom przeszkadzamy. Jak odbierasz dźwięk Mavica R? Zbyt głośny. Chyba się trochę zgrzał, bo wyraźnie słychać wentylator. I protestował przy robieniu droni. No ale działa cały czas i Maviciem R też się da. Mamy już kolejny dzień, dzisiaj niedziela, jestem po kawce i jedziemy do Gdańska teraz. Już nawet nie będę robił tajemnic, trochę już jestem zmęczony, a dopiero południe. Ale wybraliśmy się na popołudnie do Gdańska i w okolice. Nawet powiem wam szczerze, że nie wiem, co tam możemy zobaczyć. Widziałem dużo fajnych ujęć od Marka, ale także od Kamila z kanałów. Nie wiem, czy mam energię i siłę dzisiaj, bo jestem już trochę zmęczony. Miałem bardzo intensywną kawkę, którą przygotowałem prawie 3 godziny. Wstałem dzisiaj o 6, żeby ją przygotować, ale wyszła fajnie. Wprowadziłem koło fortuny i takie rzeczy. Kto widział, to wie, o co chodzi. Słuchajcie, zrobiłem dzisiaj, ogłosiłem konkurs zdjęciowy, czy właściwie kącik zdjęciowy. I przyszło wiadomości chyba z 50 różnych na temat tego konkursu. Jestem w totalnym szoku. Naprawdę, ludzie reagują bardzo intensywnie na takie fajne akcje. No cieszę się, dobrze, super. Cześć skarbie. Dobry piesek. Przyjechaliśmy nad morze. Jest to ślicznie. Tam kawałek od nas jest ujście Wisły. Super. Nic tu nie latam na razie, nie chce mi się i też nie ma specjalnych warunków i dużo ludzi jest. Tu poza tym jest park rezerwat za kawałek. Nasza wycieczka trwa już ze 4 albo nawet 5 godzin, ale wreszcie dotarliśmy do celu. Trochę nam to właściwie zajęło, ale też nie spieszyliśmy się mocno. A teraz zapewne będziecie wiedzieli, gdzie już jesteśmy. Kto wie?
Ja myślę, że pierwszy, bo nie liczę tych przesiadek. Nie byłam też raz zimą, ale to głównie pojechaliśmy do Orłowa. Pojechałyśmy. Leonku, a ty który raz w Gdańsku jesteś? Leonek. Który raz w Gdańsku pan jest? Pierwszy. Tu mam niesamowitą sytuację, bo jestem na granicy strefy praktycznie, a jednocześnie nie mogę być wyżej niż 30 metrów. Więc to wszystko wygląda bardzo w sposób utrudniony. Ale dajemy radę. I wracamy już do nas teraz. Jesteśmy na 30 metrach. Wygląda to fajnie, bo teraz wyszło słońce. Długo czekałem, chyba z 10, może 15 minut na to, żeby wyszło. Będziemy już lądowali. No i tak jest cały czas. Dobra, patrzę na niego. Dobra, teraz się obniżymy. Cały czas to samo. Poszło fajnie. No jak? Opowiedz. Jestem zadowolony przede wszystkim, że odpaliliśmy małego. Tutaj było kilka komunikatów naraz pojawiło się, ale wszystko gra. I było w porządku. Nie najłatwiejsze loty, bo jeszcze dodatkowo nas Jerzyk atakował. To nie była jaskółka, tylko Jerzyk. Więc spiętrzenie kilku spraw, ale w porządku. Gimbal skalibrował się, jest brudny, bo sprawdziłem to i faktycznie jak nim trochę poruszałem na boki, we wszystkie strony, to wyleciało trochę kurzu. Natomiast no nie lata się tutaj też łatwo, dlatego że można latać do 30 metrów w Gdańsku, bo tu jest strefa i CTR i jest jeszcze jedna strefa, więc do 30 metrów, nie wyżej. Ale fajnie, do przodu i cieszę się, że polatałem. Kolejne miasto. Światło było takie sobie, takie jak można było się spodziewać. Od zachodu nisko robiliśmy ujęcia właśnie na bazylikę. I to chyba tyle. Dzięki serdeczne. Jedziemy do domu. Kto cię wyciągnął? Tatianka. Mnie się Gdańsk bardzo podoba. Fajnie tu jest. Super miasto i dzisiaj jest mniej ludzi. Nie ma takiego ruchu. Dużo swobody, dużo powietrza. I całkiem fajny czas spędziliśmy tutaj. Mega fajnie. Wały Jagiellońskie i córko rybaka. Mazura z Mazur. Tu jeszcze wiszą plakaty zapowiadające mecz 15 marca. Lechia z Arką, derby Trójmiasta.